Jestem. O, jest i on, Łukasz, jego garnitur. To mój garnitur. Niestety, dostałem troszkę schudłem z tego stresu przedweselnego, załatwiania wszystkich spraw. No i nie jest dopasowany, no i potrzebuję coś innego niestety. Aga, wiem, że moda cię nigdy w zasadzie nie interesowała. Aż tak bardzo. Mówisz? Co ty mówisz? Ale chyba ty też zauważyłaś na pierwszy rzut oka, że to absolutnie nie jest garnitur na tę okazję. W zasadzie to chyba nie jest garnitur na żadną okazję. Że Łukasz, ty wyglądałeś lepiej wcześniej. Wiem. Po prostu stracił w tym garniturze. To jest niesamowite. Facet stracił w garniturze. Tak. A dzięki garniturowi naprawdę dużo można zyskać. Klasy, elegancji, stylu. No tutaj niestety wszystko poszło w drugą stronę. Ta marynarka jest za szeroka i za duża. Tak. Moja babcia powiedziała tak, niezła podfruwajka. Też te przeszycia, ta czerwona nitka. No tutaj. To jest fajne przy koszulkach polo może taki znaczek, ale nie przy eleganckim garniturze. No, guziki też takie plastikowe z tą obwolutką czerwoną. To też nie jest jakby taki kanon elegancji do końca. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Wiesz, Łukasz, co bym najchętniej zrobiła? Wiem, zdjąć ten krawat od razu. Czytasz w moich myślach. Po co mamy na niego patrzeć, jak nie musimy? Chciałam się zobaczyć dodatki. Mogę pasek zobaczyć? Tak. O, plastikowy pasek. Nie wiem skąd on jest, on tu zupełnie nie pasuje. Spodnie też są chyba trochę za długie. No nie. Musisz mi pomóc.